Pan z wami. I z duchem wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie. To jest ostatnie słowo Pana Jezusa dla tych, którzy są wprost uczestnikami kongresu. To jeszcze nie jest ostatnie słowo Pana Jezusa na tym kongresie, ale ufamy, że Jego wieczorne słowo będziemy słuchać w znacznie większej wspólnocie naszych sióstr i braci. Natomiast to jest ostatnie słowo, które On kieruje do nas w tym gronie, ludzi, którzy przez prawie 3 dni ze sobą są razem i podejmują namysł nad rewitalizacją miasta. Więc na koniec tego namysłu o rewitalizacji miasta Pan Jezus nam mówi, skąd się biorą ruiny. I jak to się dzieje, że jakiś dom staje się ruiną wielką. Zwykle myślimy, że powodem tego, że domy się obracają w ruinę, są powodzie i wichry. Zresztą, myślę, wielu z nas ma przed oczami takie obrazy, które też coraz częściej pokazują naszą polską rzeczywistość, nie? Powódź, rzeka, która się bierze z małego strumyczka, zalana cała miejscowość, porwany cały dobytek ludzi, zniszczone domy albo przynajmniej zabudowania gospodarcze. Wszystkiemu winna wichura, przyszła trąba powietrzna, wszystkiemu winny deszcz, powódź. I ponieważ tak widzimy te przyczyny, to potem dość łatwo przejść do następnych pytań: gdzie był Pan Bóg? Kiedy ta rzeczka stawała się rzeką urwistą, rozwalającą domy? Bardzo łatwo jest pytać Boga o odpowiedzialność za to, że nasze domy stają się ruiną. Pan Jezus dzisiaj mówi: nie wichura i nie deszcz i nie powódź, tylko brak fundamentu. I że trzeba by się było zapytać: a jakżeś ten dom stawiał?
bo ta wichura i ta powódź tylko odsłoniły prawdziwy dramat, który się dokonał znacznie wcześniej. I ten dramat polegał na budowaniu na skróty, budowaniu bez głowy, budowaniu, które można by nazwać wprost udawanym budowaniem. To jest tak, że ta wichura i ta nawałnica odsłania tylko nasze o wiele wcześniejsze zaniedbania. Dokąd nie było wichury i nie było powodzi, to nikomu nie przeszkadzało. Nawet się wydawało, że ten dom całkiem sensownie wygląda. To jest taka diagnoza, której my bardzo potrzebujemy od Jezusa. Dzisiaj także w naszym kościele słychać, że wszystkiemu to jest winna pandemia. Jak ta pandemia nam zaszkodziła, jak ta pandemia zniszczyła nam Kościół, jak nam ta pandemia wyrzuciła ludzi z naszych zgromadzeń. A może jest zupełnie inaczej, co? Może jest tak, że pandemia się pyta, a na czym ten dom był postawiony? Na pewno na fundamencie i to takim, który oparty jest o skałę. A może jest tak, że to, co jest wypróbowane, co wydaje się, że upadło, może tak naprawdę właśnie stało na niczym. O wiele łatwiej jest szukać przyczyn zła na zewnątrz. To jest, my jesteśmy arcymistrzami w tym recenzowaniu świata dookoła, recenzowaniu ludzi dookoła. I mamy na wszystko odpowiedź, skąd jest kryzys, no bo to za to odpowiadają te wszystkie izmy, nie? Te wszystkie izmy. Neomodernizm, tak? Neokomunizm, potem genderyzm, nie? Wszystkie izmy albo izmy się na nas uparły, zwaliły się i teraz mieszkamy w ruinach. Albo nie mieszkamy, bo już 3/4 się wyprowadziło. Dzisiejsze słowo bardzo mocno skrótuje taki sposób myślenia. Bardzo mocno. Już raz dzisiaj wróciłem do historii. Te dzisiejsze debaty o tym, co jest powodem takiego, a nie innego stanu Kościoła po pandemii, to mi przypominają taki czas, czyli przypominają z książek. Nie jestem aż tak stary, nie żyłem w połowie III wieku. W połowie III wieku było prześladowanie, drugie wielkie, masowe prześladowanie chrześcijan za cesarza Decjusza. Ale też pierwsze w dziejach Kościoła prześladowanie, w którym bardzo wielu chrześcijan się zaparło wiary. Nigdy wcześniej nie było takiego kataklizmu. Bardzo wielu chrześcijan upadło i tak ich nazywano, upadli, lapsi. I trzeba się było jakoś z tym zmierzyć, że gdzieś się skończyła heroiczna historia Kościoła. Że byliśmy kościołem męczenników, a jesteśmy kościołem upadłych. I człowiekiem, który się z tym miał odwagę zmierzyć, był wielki biskup Kartaginy, święty Cyprian. Uderzające, że to właśnie jego rozwiązanie zapamiętano na wieki wieków. Nie? Zresztą wyjątkowy człowiek był nazywany papieżem Afryki. Cyprian napisał traktat o upadłych i to, co mnie w lekturze tego traktatu zawsze uderzało, to, że w nim nie ma ani jednego zdania o cesarzu.
Nie ma ani jednego zdania o Rzymie, który jest prześladowcą, który gwałci chrześcijan, gwałci ich prawo do wyznawania wiary, nie, który ich terroryzuje. Nie. Kiedy Cyprian ma odpowiedź na pytanie, dlaczego się tak stało, że jesteśmy kościołem upadłych, a nie męczenników, to mówi, przed prześladowaniem było 50 lat spokoju, 48. I to był czas, kiedy przestaliśmy być radykalni. To był czas, kiedy poszliśmy na wszystkie kompromisy ze światem, a tak naprawdę nie ze światem, tylko ze swoim własnym grzechem. I mówię, najlepiej to widać w tym, przecież mogliście uciec. Mogliście uciec. On sam uciekł. Zabito go w czasie następnego prześladowania, ale wtedy uciekł. Mówi, mogliście uciekać, ale nikt nie uciekał, bo wiecie, no jak uciekniesz? Domek, ogródek, 5 rydwanów, nie. Tu sklep, tu biznes, tu interes. My nie byliśmy radykalnie ewangeliczni przed prześladowaniem. Prześladowanie tylko to pokazało. Dom, który był zbudowany na piasku, po prostu poszedł. I wielkość tego biskupa, który nie szuka wszędzie, nie, kto winien, kto jest tym okrutnym prześladowcą, mordercą, nie wiadomo kim jeszcze, nie? Tylko mówi, patrzcie się na siebie, patrzcie się na siebie. Patrzcie, był fundament. I spróbujmy jeszcze tę myśl pogłębić, bo Pan Jezus mówi do nas dzisiaj, wiara jest jak budowanie domu. Nie? Ale i to budowanie domu jest tak naprawdę słuchaniem słowa. Jest przyjęciem słowa. Wiara rodzi się ze słuchania. Wszyscy o tym wiemy. Więc wiara rodzi się z doświadczenia słowa, ze słuchania słowa. Ale Jezus w tej Ewangelii mówi tak, możesz słuchać głęboko. Możesz słuchać głęboko. To jest jedna z ulubionych figur ojców Kościoła, którzy mówili, że spotkanie ze słowem wymaga pewnego trudu. Musisz się przebić do tego, co jest treścią słowa. To wcale nie jest tak, że przy słowie wszystko jest oczywiste. Może być zły biometr i w ogóle cię nie chce czytać, tak? Otworzyłeś Biblię i śpisz. Może być tak, że otworzyłeś i nic nie rozumiesz. Może nawet rozumiesz każde słowo, ale jaki sens całości? No, bo trzeba się przebić. Trzeba się przebić przez tę warstwę, która nieraz jest bardzo trudna, aż dotrzesz do samego sensu. Wtedy doświadczasz tak naprawdę słowa, słuchasz go, kiedy chcesz go słuchać głęboko. Można po wierzchu. Przeciwieństwem tego głęboko jest po wierzchu. Ładnie mówił. Nie, to jest najlepsze. Ładnie mówił. Albo udany kongres. Udany kongres. Nawet wydrukują wykłady. Może nawet kiedyś jeszcze przeczytam. Nie? To jest właśnie to. Piaseczek, nie? I teraz to, co jest w tym tekście najistotniejsze, to Jezus mówi, że do niektórych pokładów słowa, tych naprawdę głębokich, to docierasz dopiero wtedy, kiedy zaczynasz słowo praktykować. Kopał się głęboko, ale kto? No ten, który słucha słów moich i wypełnia je. Jak zaczynasz wypełniać słowo, jak się odważysz wypełniać słowo, to z tym wypełnianiem słowa docierasz dopiero do tego, co w nim jest ważne.
i docierasz dopiero do najgłębszego sensu, czy do najgłębszej prawdy słowa. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczynasz je wypełniać, to doświadczasz słowa, które nie jest tylko mądre, ale jest mocne. Ale jest mocne. Bo to wypełnianie słowa nie bierze się z tego, że jestem jak Wenus z Milo i za chwilę się urobię aż po łokcie. Nie. No. Rzucił się do roboty i potrafi nie wiadomo co zrobić. Nie. Wypełnianie słowa bierze się z tego, że doświadczasz łaski, doświadczasz mocy, która jest w słowie, że poważyłeś się na wypełnianie słowa, które na pewno nie jest na twoją miarę, które na pewno cię przerasta, które na pewno jest za trudne, ale zaufałeś temu słowu, nie wiem, tak jak Szymon na jeziorze w 5 rozdziale Łukasza. Wypłyń na środek, rzuć te sieci, nie? I teraz się nie łowi ryb. Mistrzu, na litość boską. W południe, wróć o północy, wtedy się ryby łowi. Rzucimy, zbierzemy, ile się da. Nie. Teraz się nie łowi ryb. Rzuć. No to rzuć. I nie był w stanie wyciągnąć tej sieci. Więc odkrywamy najgłębszy wymiar słowa nie wtedy, kiedy rozdziawiamy nad nim gębę i mówimy, że jest mądre, tylko wtedy, kiedy doświadczamy siły, mocy, jaka przychodzi z tym słowem. I oczywiście ona nie jest z tego zadrukowanego tekstu, tylko z tego, że na końcu, jak docierasz do tej najgłębszej warstwy, to wreszcie docierasz do skały, a skałą jest Chrystus. Jest spotkanie z Jezusem, jest komunia z Nim i w tej komunii jest możliwe przeżycie słowa do końca. I to jest wiara, to jest wiara. I jeśli choć raz w życiuście to mieli, a myślę, że każdy miał, że doświadczyłeś mocy słowa, któremu zaufałeś, poszedłeś i zobaczyłeś, jak w Jezusie się to słowo i w tobie dzięki temu, że w Jezusie się wypełnia, to miałeś poczucie, że jesteś w domu. Jesteś w domu solidnie zbudowanym i nie chcę za żadną cenę z tego domu wyjść. I to jest rewitalizacja. I to jest rewitalizacja. Amen.